Rodzicielstwo zastępcze to cudowne przedsięwzięcie. To przede wszystkim misja dla ludzi dobrej woli. Wiele dzieci, które trafia do rodzin zastępczych, wymaga specjalistycznego wsparcia i opieki. Wiele dzieci potrzebuje motywacji i odbudowania poczucia bezpieczeństwa. Rodzina zastępcza daje tym dzieciom możliwość odbudowania zerwanych więzi, budowania poczucia własnej wartości, jak również wyrównywania braków. Zachęcam Państwa do obejrzenia filmu z naszymi pełnoletnimi wychowankami i mam nadzieję, że film ten zmotywuje Państwa do zostania rodziną zastępczą. Wszelkie informacje o tym, jak zostać rodziną zastępczą, otrzymają Państwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Zachęcam do kontaktu. Cześć, z tej strony Artur. Wraz z Zuzią opowiemy Wam pokrótce naszą historię życiową w rodzinie zastępczej. To może ja zacznę. Moja rodzina biologiczna składa się z 4 sióstr i 1 brata. Moje siostry mają na imię Aneta, Kasia, Wiola, Marta i brat Norbert. Do rodziny zastępczej trafiłem w wieku 3 miesięcy wraz z bratem Norbertem, bo moi rodzice mieli problemy z alkoholem. Z opowiadań sióstr słyszałem, że byłem zostawiany na schodach w zimę przy minusowych temperaturach. W rodzinie zastępczej wraz z bratem jest nas wszystkich 11. Cześć, nazywam się Zuzia i też jestem w rodzinie zastępczej. Moja historia zaczęła się od rozwodu moich rodziców, do czego przyczyniła się moja babcia od strony mamy. Nigdy nie było u nas za ciekawie, chociaż zawsze staraliśmy się wspierać między sobą. Do rodziny zastępczej trafiłam w wieku 9 lat. Zdarzyło się to przez kilkukrotne awantury u nas w domu. Tak jak mówiłam, nie było za ciekawie, były problemy z alkoholem. Mama cały czas przychodziła z nowymi partnerami do domu i nie wpływało to zbyt dobrze na naszą sytuację. Oni również nadużywali alkoholu oraz stosowali wobec nas i mamy przemoc, co przyczyniło się do mamy śmierci. W nowej rodzinie poznałam słowo kochać i już wiem, co to znaczy. Dostałam od nich bardzo dużo wsparcia, szczególnie w tych złych chwilach. Teraz jest już coraz lepiej i mam nadzieję, że to będzie trwało dosyć długo. To jest moja rodzina, no w sumie biologiczna, tak? Bo to jest siostra mojego taty. Ona też nie miała za dużo czasu do decyzji, czy zabierze mnie do siebie, czy trafię do domu dziecka. Ale tutaj wykazała się i zabrała mnie właśnie do siebie. Teraz co roku spędzamy razem wakacje, jemy poranne posiłki razem, no i wszystko się zaczyna układać. Dowiedzieliśmy się też w sumie, co to znaczy kochać, bo naprawdę nikt jeden drugiemu nie da zrobić krzywdy. I naprawdę rodzice wszystkich tak samo traktują, pokazują, jak mamy się zachowywać w dorosłym życiu. Jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni naszym rodzinom zastępczym za to, co dla nas zrobili, bo dali nam tak naprawdę szansę na nowe życie, na lepsze życie. Pamiętasz, jak w zeszłym roku robiliśmy na święta z Twoją rodziną pierogi? Matko, żeby tego nie pamiętać, mam to co roku. Normalnie tak wielkaśne te pierogi, że masakra. Jak moja ręka. Ale były bardzo smaczne. Był ten wypad taki rowerowy, że zabraliśmy się ze wszystkimi, to jak normalnie jakby ze 4 rodziny, to też było tam ciekawie. No ale każdy bawił, każdy zadowolony, wróciliśmy tam zmęczeni. Chyba to nasze życie jest piękne. No. Jednak w tych rodzinach zastępczych to jednak te rodziny zastępcze to pomagają. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich rodzin, zastępczych, bo naprawdę są potrzebni w takim dzieciom jak właśnie problemy rodzinne i w ogóle. Zwłaszcza ten alkohol, no ten dużo tutaj marnuje. Odnawiają tym dzieciom życie.
no to jest normalnie druga szansa na normalne życie. No, a to jest takie poświęcenie. To jest, tak, tutaj, no jest nas tutaj 11 i już ten, no już zmęczona ma psychicznie ten i w ogóle. Bo, a tu chciałaby wyjść z tatą na spokojnie, to już ktoś chce iść tutaj, ten. Ale już jesteśmy tutaj starsi, to bardzo dużo pomagamy. Wiesz, no, trzeba. Tutaj lekcje, czy coś. Tutaj sami nawet ugotujemy coś, żeby poprawić tutaj mamie humor, żeby odpoczęła trochę ten psychicznie, fizycznie. I, no, i myślę, że... No, że warto. Że warto poświęcać tutaj czas dzieciom, tym, którzy mieli gorzej, rodzicom potem. Ale no... Także nie zastanawiajcie się i jeżeli macie taką możliwość, to stwórzcie kochającą rodzinę zastępczą dla potrzebujących dzieci.